Protestujące pielęgniarki zamierzają siłą wejść do budynku kancelarii premiera. Decyzja taka zapadła po tym, jak przedłużało się oczekiwanie delegacji pielęgniarek na spotkanie z członkami rządu. Budynek kancelarii chroni policyjny kordon. Od dziś nieczynne będą biura organizacji wyzwolenia Palestyny. Minister spraw wewnętrznych Krzysztof Jajnik. Jutro będziemy mieli przede wszystkim początek wielkiego słuchania w nocy. Bardzo wielu kierunków. Pora, stóp pójdzie w eter zamiast rock'n'rolla. I ja nie lubię radia.